Może ci ten Gustaw to poszedł po ten sos do tego jedzenia na no, drugi koniec miasta? No przeszło chyba już 30 minut temu poszedł, tam to siedzą w pokoju. Dobra, chodźmy, bo musimy iść tego do tych nauczycieli w końcu, bo ten Natek mnie zaraz zastrzeli. Serio, ja nie wiem, co one będą tam robić w tym pokoju. Nie chcę chyba wiedzieć. Może lepiej, żeby Wintma z nią została, niż żeby sama siedziała. W sumie to masz rację. Ogółem dawno się z wami, widzowie, nie witałem. Cześć wam wszystkich z tej strony, Atytmat i ostatni w całym Minecraft. Jesteśmy, moi drodzy, na Minecraft Akademii. I no, Akademia na chwilę obecną będzie się pojawiać u mnie tylko na kanale. Także... Tak, zostawcie 1200 łapek w górę, bo widzę, że wam się coraz bardziej podoba i chcecie coraz więcej wiedzieć, co się stanie z Bizaki tutaj, także no zostawiajcie te łapki w górę, to będzie dalej nagrywane, a dzisiaj to nie wiem, co będziemy robić, tak szczerze mówiąc. Właśnie. W ogóle kogoś się tu widziałem, ktoś nas chyba śledził. No to... Ale tu nikogo nie ma. Ja w ogóle czuję otwarte zamknięte. Wiesz, mamy tutaj... Wiesz, to nasze piętro to najniższe piętro penthouse'ów, to jedyne wejście to trzeba mieć, wiesz, tam klucz po przejściu za windę, ale... Chyba, że to tak. Jolo, to ona nie potrzebuje kluczy. No nie. Okej, czekaj, bo coś mi dzwoni, czekaj. Właśnie, a ja SMS-a dostałem od Macha. Aha. Szybko pojawcie się u mnie w... Co się no znów dzieje? No to jednak idziemy tam, a nie do szkoły. Boże święty. Zaraz, kto tam poszedł z Natkiem? Natkiem? A nie jest ten chyba pan David i Emin? Chyba. A musisz napisać, no to trzeba napisz do niego, że się spóźnimy. Dobra, to napiszę do tego. Ciekawe, gdzie teraz kamper jest. Boże. Z tego co słyszałem, to jego firma to już bardziej bankrutuje, a budynek jest na sprzedaż. No, tego co tu jest? No, w sensie, wydaje mi się, że Macho raczej wymiótł dosyć dużą część konkurencji. No, chyba tak. No, wymiótł tego sporo, no nie powiem. No, wymiótł właśnie, na przykład tak firma Campera to już bankrutuje. Ale patrz, tyle zarobił, a nadal nie zatrudnił żadnej sekretarki. Miał te robociki, ale... Robociki. Nie wiem, może ma tutaj jakoś zdalnie, że podejdziemy i komputer nie sam wiem. Będzie chciał. Ale dobra, my raczej nie potrzebujemy zaproszenia. Chyba nie. Tylko, gdzie? To oni są tu? Chyba. Albo w biurze chyba. Nie, u niego. Tutaj nikogo nie ma. Może chodźmy do jego biura, tam wiesz. A w laboratorium jego? Nie. Nikogo. No w ogóle nie, chyba tu nie byłem jeszcze. No nie byłeś. Ja też tu nie byłem, ale wiem, że chyba tu był ulepszany strój Natka. Zamknijmy mu. Dobra, to chyba na górę w takim razie. No, chyba tak. Tylko tą winą się jechało w górę? Chyba tą. O! Dzień dobry! Hej! Hejka! Wie pan Macho? Czemu ty Macho. Byłeś tam? Macho! Macho! Panie Macho! Przyszli! Wow! Pracuję nad zbroją, co się Zbroimy dzieje? Zbroimy się! Jaką zbroją? No tutaj. My się tutaj ubezpieczamy. Wzywałeś nas. Ubezpieczamy. A no tak. A dlaczego wy macie jakieś maski? Właśnie bo jesteśmy to. Tytanami. Żeby nie. ten, bo wy Zabez mówicie, żeby nas nie rozpoznali. Stay nas zna, to żeby Stay nas nie znał, no to mamy tą o, maskę. O, mogę tego dotknąć? Nie! O, my gejsmieci! Mogę dotknąć, zawsze chciałam! Ale dlaczego? To była taka mała zabawa nasza. Zabawa? Tak, zabawa. Pociągać. A tato co, się zawiesiła się, czy co? Tak, ona ma lagę mózgu, proszę pana. Asia jakby trąć ma trans. Sfryzowało ją. Trans, jest w transie. No. Aha. Ona się szykuje na wojnę. Tak. Ona medytuje teraz, Dziady. Wiecie. Aha, no. Dobra, po co nas wzywałeś, panie Właśnie. Macho? Po co ja wzywałem? No już wam mówię. No. Ogólnie... O uczniach? Nie chodzi o uczniów. O Natka? Nie, Właśnie. Też nie chodzi o Natka. Chodzi ogólnie, że znowu wyskoczyły dziwne odczyty, wiecie? Co? Dlatego się zbroimy! Możesz mi pokazać? No to wskakuj tam, zobacz przy laptopiku. Więc zobacz. Jakie znów odczyty?
Jakby z innej planety, wiesz? Co? Podobnie co do twoich kapsuł, pamiętasz, nie? Wyrobi się tych pierwszych. Tak, podobne do kapsuł, ale to nie te same. I to dlatego jakieś... na przykład ja mam teraz topory. A ja może mam na razie to... schowaj, bo schowajcie to na razie, bo sobie krzywdę zrobicie. No właśnie. A po drugie, dlaczego wy nie jesteście w szkole? Bo pan Macho. Bo teraz mamy zajęcia z Machem, tak, a Macho przy tutaj. Dobra. Tak. Okej. Z tego co widzę, to chyba są albo jakieś, nie wiem, kapsuły, albo jakieś odłamki z innej technologii, więc... Trzeba będzie... Albo... kolejny... To usiądźcie, to wam coś powiem, usiądźcie. Okej. Okay. Jak wiecie, no uczniom, mała lekcja, jak wiecie, we wszechświecie jest pełno różnych istot. Mhm. Są namieczanie, są też obcy, którzy umieją się te... No, sajanie, no nie istnieją. Są też, jest cywilizacja, która umie się teleportować, tak jak ja, z miejsca na miejsce. No mówię, jest pełno obcych. I żeby oni podróżowali szybko, są takie specjalne kapsuły. Jest ich parę rodzajów i chyba jedna z nich tutaj wylądowała. A raczej nie jedna, tylko kilka. To parę. Kilka? No, chyba jak trzy dużo, albo cztery jak dużo. Tam zobaczyłem. No to idealnie! Ale... Berserk atakuje! Ej! O! Oblokowałam się. Możesz schować to coś? Pokazywałem im moją technologię. Ale czy możecie cię posłuchać tak jak Ven i zdjąć te maski? Nie. Jesteśmy bezpieczni w taki sposób. A jak zdejmiecie, to dostanie się piątkę. O kurde! Czego? Wtedy! A właśnie, z czego? To jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Z czego chcecie? Zachowania. O, no wtedy! Czyli z czego chcemy, tak? Tak. No to super, mogę zdjąć. A to jest w takim razie. W końcu zdamy! Ty dostajesz szóstkę. O, dobra. O. Aha! A ten chyba chce dostać jedynkę. On też ma laga. Pan go zostawi, on też ma laga. Aha. On zawsze ma lagi. Czyli, no. Czyli mówicie tak, że tam nie wylądowała jedna. Tylko parę. Cztery chyba. Cztery albo pięć chyba. Dużo. Ale ilu jest ludzi, nie wiem. Ale to wy tak nie możecie tak iść. Nie wiemy, czy to są ludzie. A poza tym, wiadomo, że to są ludzie. No, możliwe. Właśnie. Ale wątpię. Ale wy tak nie możecie iść w mundurkach. Właśnie, ale my mamy swoje stroje. Tak, to prawda. Tak, no to idźcie się przebrać. Okej, ja zajmuję skarbie z Macha. Nie. A może pójdziecie do laboratorium, gdzie... Ale to jest duże miejsca! Dobra. Każdy się zakrywa za czymś innym. A ten chyba zasnął. No, właśnie. Właśnie, czy ma pan jakieś plany na Stejna? Bo ja nie wierzę, żeby nad kaplan zadziałał. Ja też nie wierzę. Szczerze wam, chłopcy, powiem, że nie wiem, czy w ogóle mamy jakiś lepszy pomysł na ten moment. Nie wiem, mamy się po tym wszystkim spotkać tam z nim i obgadać to wszystko. No właśnie, przydałoby się, dlatego robię zbroję. Ekspres! Wow. Dobry wieczór, panowie. Robiliśmy to tak taktycznie i szybko. Ty miałeś wcześniej taki strój? No. Czemu wyglądasz jak... On nie wyglądał inaczej? Oh, ulepszony. Dobra, tak. Niech pan lepiej tego nie... Może po prostu byłeś utwardzony. A to co, masz sukienkę? No sorry, takie mi dali, okej? Okay? Materia jest jakiś Ninja Warrior. Z ich projektów jest. Dzięki, no tak, zapomniałem. Ja się muszę maskować. Ej, no czekajcie na mnie. Właśnie miałem się zapytać, gdzie jest Barry. No właśnie. Tu stoi. Jak zawsze ostatni. Wiecie, brakuje jeszcze tylko, żeby mi ten bombardier tu przyszedł. Nieważne. Właśnie, gdzie jest Bakugo? On, ale... Ciężka sytuacja. Chyba z tego, co mi wiadomo, jak on się dowiedział, że ty spadła z nieba, to on chyba tam poleciał tym. Mi też wy chyba se jaja robicie. Ty nie? Dałeś sprawdzić od czyty i gdzie to jest? Nie. No to jak on się dowiedział? Sam się nie wiem. Jaka kapsuła? Nie. Wy sprawdziliście mój komputer. Wam obiecał Mati? Już ich nie macie. Aha, dobra, to zakładam maskę w takim razie. No ty też zakładam. Jeżeli założycie, dostaniecie jedynki. Już za późno. Okay. I tak nie znam, co ale za nic. Ale tak ja, piórkuję. Ambitni ci nasi uczniowie. Tak, bardzo. Bardziej ambitni. Tak, bardzo. Nie potrzebne mi są oceny, to będzie bohaterem. Ale żeby zdać szkołę, po której masz zostać bohaterem, potrzebujesz papierka, że zdałeś. Pierki zawsze można podrobić. Zawsze możemy skończyć w McDonaldzie. Dokładnie.
Dobra, czy... Jednego, ale ostatni McDonald's, który był... Czy pan chce się z nami wybrać, czy pan będzie się pilnował tego? Chyba by się przydało go popilnować, bo nie, no chyba się zawiesił chłopak. Nie, no on się zaraz odlaguje, spokojnie. Ewentualnie jak bardzo potrzebujecie pomocy, to dokończę szybko moją zbroję i ją zakładam. Chyba nie będzie problemu. Nie, no dobra, nie widziana jest ta maska, kiedy jeszcze mam te szczeny. No nie wiemy, co tam w ogóle na nas czeka, więc... To mogą być różni, mogą być pobratymcy w klanu zmiennokształtnych albo... Jest wiele opcji, tak. To mogą być nasi wrogowie, bo potencjalnie w sumie osoby z ala przyjazne do nas też mogą być. No, albo Bóg wie, kto to może być. No, dokładnie. To może być anioły, co, idziemy? Nie. Idziemy? To od ciebie zależy, czy mam wam pomóc. Jak będziesz chciał, to możesz przybyć. Idziemy? Jakie idziemy? Idziemy! Nasze lokalizacje? No tak, tak. Już wam wysyłam. Jak czyli też idziemy? Więc już lećcie, ja wam zaraz wyślę. Jeee! Dobrze, to złapcie się nas i teleportujemy. Po pierwsze tutaj się otwiera drzwi przyciskiem, po drugie teleportujemy was. Do kogo mam się złapać, proszę pana? Mnie i Matiego. Okej, to ja idę do Filipa. To ja idę do, nie wiem, do pana. Najlepiej zróbcie kółko między nami. Kółeczko! Dobra, także z nikami. No to my do was połączyć. Pa! Jesteśmy chyba na miejscu. Daleko jeszcze. Daleko jeszcze. Jakie daleko? Dopiero co? No już się zmęczyłem. No, mam takie pytanie, czy mogę już się być stalowy, czy nie? Nie wiem, jak chcesz. Mogę już się zdenerwować? Nie. A mogę? Żelazny. Ty już masz. Chcę być. Mogę być? Mogę? Dobra, po pierwsze, gdzie jest tamten cep? Pewnie gdzieś tu, jak nie? Gdzie żeś ty był? Co to? Fajne! Nie podchodź! Nie! Stój! Wracaj tu! Czemu? Wracaj tu! Lisia! Dlaczego? Dobra, chodź, to są... Są jakieś nowego typu. Czekajcie, muszę polecieć do góry. Ale ja nie czuję zimna. Czekajcie tu, Frostian pilnuj ich. Cztery kapsuły nowego typu. Nie wiem, kto może być tam w środku, nie odczuwam. Jakieś to są anty... Blokadę. Jestem gotowy! Ty! Ja też! Wybuchowy, ty czasami nie widziałeś, kto tam był? Nie. A w ogóle... Matiusz, mogę się zdenerwować? Na co ty się chcesz zdenerwować? O, tak o. Mogę? Jak ona się wpłucza, to będzie... Nie, będzie źle. Ojajaj. Ogółem, gdzie cię... Teraz mnie porysowała, co? Ogółem, gdzie cię wcięło, gdy Natek prawie by mnie pokonał? Poszedłem se, nie chciałem patrzeć, jak ten loser przegrywa. Ale on wygrał. Co? Wygrał, no... Raz cię drastnął. I to z zaskoczenia. No z zaskoczenia, raz cię drasnął. I tak byłbyś w stanie wstać i go pokonać, ale no. Miał farta, deko. No można tak powiedzieć w sumie. No inaczej byłby obecnie w szpitalu. Już możemy tam iść? Podejdziemy do tego. Możemy tam iść? Ale... Czekajcie, nie, gdzie? Nie. No. Wy zostańcie tutaj. No dlaczego? Najpierw w ogóle zaczniemy, bo wy byście zaczęli wszystkich okładać, jakbyście tak. Nie prawda. A to może nie są wrogowie. Nie! No to nie muszę się zdenerwować. Na razie to zaczniemy. No nie mogę, to się kiery przez 5 godzin! No tak. Właśnie! Oho! Mają broń. Skąd wiesz, że mają broń? Bo widziałem przez szybę. Oni mają tu szybki? No tutaj z drugiej strony jest. O, ty coś tu... Właśnie. Czekaj. O, wracaj tam. Ludzie! No to możemy je bić. Możemy podejść już. Możemy. Nie! Chodźcie, dobra, idziemy. Dobra, jak już on idzie, to... My się nie boimy. Dobra. Jesteśmy super. Was to nie obchodzi, że się nie... No właśnie. Ale super! Cześć! Ej! Nie podchodźcie do nich! W tej chwili. A odejdź. Uga. Ale oni normalnie mówią, halo, a wy co tu robicie? I kim wy jesteście? Chcecie od tej planety i kim jesteście? Płaciliśmy z kursu. Co? Człowiek!
Kobieta! Uga buga. Kobieta, hej! Tamica! Uga buga, samica. O, tam też są. Czekaj, tamten ma skauter! Tamten nie ma butów! Zaraz, 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 czekajcie! Wracaj tu! Czekaj, czekaj, czekaj! Wracaj w tej chwili! Kim wy jesteście? Kosmicznymi piratami. O, odsuńcie się! Odsuń się. Ale to dlaczego nie macie opasek? Oni czapek, ani nie latacie... Czemu nie macie na tyłu? Tam jest taki jeden z czapek, spójrzcie. Aaa, to pewnie wasz kapitan! Zaraz, ej, cisza, cisza, cisza! Jak to? Kosmiczni piraci już dawno nie istnieją! Parę osób przeżyło na naszej planecie. Widać, widać, że macie nawet technologię. Nie, to bitki, można je dobić. Długa historia. No, na jakiejś dziwnej planecie znaleźliśmy jakąś zepsutą kapsułę i tam było ten skauter. A właściciela tej kapsuły nie znaleźliście? Niestety nie. Była cała kapsuła rozwalona. Okej. Okay. Nie podobasz mi się. Odsuń się, żeby mógł przywalić. A wy czego chcecie z tej, od tej planety? Mieliśmy lecieć na inną planetę, żeby jakąś poprowić, ale zboczyliśmy z kursu, bo jakiś statek nas zaczął inaczej. Odsuń się! No, dlaczego misia! On nie ma butów. Dobra, misia, chodź mi. Kto nie ma butów? On oj, ma bidulek, butów. Ej, Boże święty, to był chyba błąd. Odsuńcie się od nich! Odsunąć! No, do tyłu. Oni są przyjaźni bardzo. Tak, bardzo! Mają wycelowane w nas broń! Ale jakby chcieli tam nas zabić, to byśmy to zrobili. Kto tam ktoś lata? Co? Co? Tak? Oho. Oho. Czy to ptak, czy to samolot? Pon! Czy to jest... A może to pan Machos? To jest... Panie Macho! Panie Macho! Panie Macho! To jest Macho! Dzień dobry, panie Macho! Dzień dobry, panie Macho! Hejka! Hejka! Witaj, panie Macho! Proszę się odsunąć od mojego ulubionego pana! Uga buga! Przestaniecie z tym uga buga? Uga buga! Masz zapewne. Spokojnie, uga buga! Nie wiem, to są kosmiczni piraci podobno. Nie masz psychy mnie uderzyć. Ale są pozytywnie nastawieni, bo tak nie za bardzo. No nie za bardzo właśnie. Dlatego ja tutaj jestem. Dobrze, uga. Ale spokojnie, bo my się dogadamy. Co? Stąd, chodź, ty, no, ale idziemy. Oni są przyjaźnie, no dobra, macie parę chwil, żeby wsiąść do tych kapsuł i wrócić tam, skąd przybyliście. Niestety nie możemy. A co macie w środku? Mogę wam naprawić, jak będzie. Ej, wyłaź stamtąd, już! Ej, zostaliście otoczeni, haha, czerwony guzik? I co teraz? Ej, nie bij dziecka! To niech stąd wyłaził. Hejka! Co to za... Co to robi ten przycisk czerwony? Zostawcie ten przycisk! Ej, nie co ty robisz? Go. Ej, mam do ciebie pytanie, dlaczego jesteś taki biedny, że nawet butów nie masz? Rosjan, puść mnie. Nie! Długa historia. Jędrek, w trakcie listy. A wam się tutaj nie robiło ale dobrze? Ale to są bardzo ciekawe historie! Panie Mati, on mnie wstrzyma! Ła, Mati! Ja tu spróbuję się dowiedzieć, co oni chcą od tej planety, tak serio! Bo nie sądzę, żebyście zmuszyli. Chcę wyciągnąć tamtego dzieciaka z mojej kapsuły, bo mnie... Leo, wyjdź stamtąd! Dziwna twarz, wynocham się stąd. No ale tutaj są takie fajne guziczki. Nie wolno guzików przyciskać! Co chcecie serio od tej planety? Czemu mam to? Zaraz, co? No chyba po moim trupie. A to możliwe. Chcecie rybę? Po pierwsze, nawet mnie nie odczytuj z tego skautera, słyszę to. Po drugie, odczyty z tych skauterów mogą kłamać. A po trzecie, chcecie rybę? A po trzecie, Frostian, puść mnie. Czwarte. Nie ma! Chcecie smażoną świnię? Ona bardzo dobrze gotować. Nie będę tak trzymał, a ona zaraz ich a pobije. A po trzecie... Nie możemy ich tutaj ugościć, na przykład nie możemy ich wziąć do akademików? Nie! Ale wydaje się to rybami. Ale oni chcą obrabować planetę! I co? Wy jesteście bohaterami, żeby ich powstrzymywać. Proszę, żebyście się odsunęli od nich! Powstrzymujemy ich! No, Boże święty! Pokonam ich wszystkich! Jurkuję. Oj, co to za siłę? Ja tak długo nie wytrzymam.
No brawo, geniuszu. Dychaj. Macie chwilę, żeby zniknąć stąd. Dychaj, gnij. Filip, pomogę tobie! Inaczej odpali się drugi Saiyan. Nie wiesz, co teraz robiliście. Wywołaliście wojnę. I mi się to podoba! Leba! Wszyscy? Bo mi palusek boli! Ale... Zostałam dość mocno od tej pani z mieczem. Mamo! Podmuchasz? Nie, Andrek, jesteś metalowy. Ja się palę. Ale... Już nie. A to zapadnie. Mam dla was radę, możecie tu zostać. Ale wara od tej planety. Jakbyś nie wiedział, jestem ja tu Saiyanem, jeszcze jest jedna Saiyanka. Oraz ten tutaj koło mnie. No właśnie. Już nie jest ci tak łatwo. Łomot! Ha, ale łatwo znalazł. Mogę pociągnąć za pana ogon? Nie. A mogę dotknąć? Nie! Dlaczego? Macie dwa... Dzieci do mnie! Dzieciaki do... Macha już! Macho, możesz ich wziąć na drugą stronę rzeki? Właśnie. Chodźcie za mną. Gdzie tu zostać? Nie. Ale ta woda jest zimna. Nie ma kogo, ale chodź. Teraz jestem dzieckiem. Się? Dobra. Gadaj. Albo zostaniesz tak samo wybuchnięty jak reszta. Nie wiecie, co żeście zrobili teraz. Kto was wysłał? Ktoś to może równa się twojej sile. Nikt taki nie żyje. Oj, żyje, żyje. On nas tu wysłał, żeby zbadać tą planetę. Jeden no niestety nie wrócicie, żeby mu to przekazać. No niestety, ale wyłączony skauter, on wszystko słyszał. Pozdrów Jolone ode mnie. Możesz wrócić do uczniów, ja zajmę się nimi. Wiedziałem, że ona... Już? To tyle? Wracaj no. Do pana Macha. No ale dlaczego tam różno jest? Do pana Macha. A mogę dotknąć Misia, tego? Nie. No, Misia, ale chodź tu. No jest. Wracaj. Misia, bo przegapiłeś lot tych, lot łabędzi. Wiedziałem, że coś Jolo będzie szykować, ale że skontaktowała się z piratami? Patrzcie, tam leży nosowa, hehe. Dobra, weź, ja się zajmę. Weź, wezmij, niech przeszukają wszystko, może jakieś są wiadomości od nich w tych kapsulach. Nie strzelaj. Wezwę Misia do mnie. Panie Macho, ma pan jakieś systemy gaszenia pożarów tutaj? Tak, panie Macho, on chyba nie żyje. Zostaw go! To nie jest wielka sprawa, ale, żyje, ale wracaj do reszty. Ale on jest... W tej chwili! Misia! Albo nie zdasz. No, a i tak nie znam. Wen, położyłem 500 niż ty. Nieprawda. Prawda. Ja więcej. Ja więcej. Ja więcej. Chcecie się kłócić? Nieprawda, bo ja... Nie położyliście żadnego, więc cicho tam. Jak to? Ja położyłem. Ja też. Ale mi chodzi o tamtą dwójkę. Co? Beka z was. Gdzie jest Macho? Pomaga mi z pożarem. A, okej. Jak widzicie, przestańcie się bić! Ale to on zaczął! To ona zaczęła! Może jest bandą z dzieciaków. Jak widzicie, czasami takie sytuacje będą was spotykać, a niestety ta banda została wysłana przez jedną mi znaną osobę. Kogo? Czy to jest ta, która zabija twoją córkę? Ta taka... ty? Ta. Zielone włosy tam. Ta taka żółte włosy, że... Żółte? No ja nie wiem, ja nie widzę zielone. Aś, jak mogłaś! Jakby to po... Jakby to... Jakby to powiedzieć, ona też była moją wychowanką. Serio? Oj. Jak ma na imię? Jolone. Jak pan ją wychował w takim wypadku? Beznadziejnie pan wychowuje dzieci. To jest dzieci. Ta z twojego świata tego? Jest pan beznadziejnym opiekunem. Ale proszę to nie prawda. Komentować. Tak? Nazywała się Jolone, ale ona nie jest sobą. Jolone? Jak to? Misia, tak? kojarzysz tych
te osoby, które były tam na tamtej wyspie? No. No to też było od nich. Jak? Zaatakowała moją wyspę, he? Tak, no moją to też, jest ta, ja która zaatakowała byłam. Twoją wyspę. To też nie jest moja wyspa, ja też tam byłam. No to ją znajdę. Pomagam. I zabiję. Uwierz mi, że nie dasz z nią rady, nawet ona na tej. Ona jest demonem. My damy wszystkiemu rady. Ona jest ogrom. Jesteśmy potężni. Wy nie wiecie, co się stało tutaj, wtedy, kiedy do was się przynosiliśmy. No właśnie. Nieprawda. Ja wiem wszystko. Pokonam ją. Ta, jasne. Ja też pokonam. Nie ma żadnego. Zrobię to jednym palcem. Zakład. Dobra, dzieciaki, wy musicie jakoś wrócić. My musimy... Nie ma sensu, bo nie miałbym z kim. Albo w sumie, czekajcie, złapcie się mnie i Filipa. Właśnie. Teleportujemy się przed szkołą. Możesz to zaczekać, Macho? Tak, jasne. Dobra. Pilnuję ich. Dobra, teleportation. Dobra, jesteśmy na miejscu. Moja. Ale głowa. Super. Hej, znowu do tej szkoły. A. Mogę tam wejść? Nie. Nie. A teraz macie zadanie domowe. Napisać referat z tego, co się działo podczas akcji. No nie, Czyli mamy raport? Z osobami nieobecnymi. Jest na ocenę, kto nie napisze, nie zdaje. Ale ja i tak nie zdaję. Ja tak nie zdam przecież. Ja tak też. Nie zaliczacie pracy, jak nie napiszecie. Ale na ile słów? Ale co mi to da? Właśnie, jeżeli dobrze napiszecie, to może wam podniesiemy ocenę. A na ile słów? Dobra, zdanie wystarczy. Na 800. No, co? No chyba was coś boli. Macie tydzień. Mogę napisać, że się biłem z jednym typem, później z drugim, później z trzecim i tak dalej. A mogę wymyślać? Tak, to wystarczy. Nie. Ale ja nawet nie potrafię napisać na 100 słów. Ale ja nie umiem napisać. Możecie iść do Wesji, przecież ona jest taka mądra podobno. Bycie bohaterem, proszę pana. Ale ja nawet pisać nie umiem. No to wprost wam napiszę. Ja nie znam słów. Nie znam. To poznasz. A mogę zrobię wam party, chodźcie, zrobię wam dobra. Kto pierwszy odda raport, ten dostanie wycieczkę po akademiku nauczycielskim. Panie Filip, mogę dotknąć? Nie. Mogę dotknąć? Proszę. Jeżeli napiszesz pierwszy referat, to tak. Dobra! Boże święty, dzieciaki. No, dobra, to ty może pójdziesz tam na spotkanie, ja się teleportuję do Macha i dobra. Załatwię... Kilka dobra. Naszych problemów dobra. Do końca. Dobra, lecę tam do nich. To będzie ciężka rozmowa. Za chwilę przyjdę. Okay. Tylko wezwę jeszcze odpowiednie osoby. To będzie ciężka rozmowa z Natkiem.